Cześć kochani, Wasz Soul Voice, witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję wszystkim za łapki w górę oraz subskrypcje. Dzisiaj chciałabym porozmawiać na temat wody jonizowanej. Co to jest ta woda jonizowana, pH, gdzie taką wodę można kupić, jak ją zrobić, no i w zasadzie wszystko o tej jonizowanej wodzie. Być może ktoś z Was jeszcze o niej nie słyszał, a jeśli nawet, to na pewno nie macie czasu, żeby to wszystko zgłębić, więc tak pokrótce Wam troszeczkę o niej opowiem, ponieważ myślę, że warto coś na ten temat wiedzieć. Woda, kochani, jonizowana to woda o odczynie alkalicznym, czyli takim zasadowym lub kwaśnym, którą, kochani, uzyskuje się w procesie elektrolizy. Do przeprowadzenia takiej elektrolizy wody konieczne jest zastosowanie specjalnego urządzenia, które nazywa się jonizatorem wody. Na pewno o tym już słyszeliście. Elektroliza jest to procesem elektrochemicznym, który, kochani, następuje na skutek przepływu prądu elektrycznego pomiędzy katodą i anodą jonizatora. W trakcie procesu wokół katody gromadzą się dodatnie jony metali alkalicznych i wytwarzana jest wtedy woda o odczynie właśnie zasadowym, czyli alkalicznym, z wyraźną przewagą jonów po prostu wodorotlenowych, które nadają jej właściwości przeciwutleniające. W zbiorniku z anodą natomiast skupione są jony chloru, siarki i fosforu. Jony przepływają w trakcie procesu elektrolizy przez przepuszczalną membranę oddzielającą zbiorniki. W zbiorniku, kochani, z anodą otrzymuje się jonizowaną wodę kwaśną, w której przeważają jony wodorowe. Woda kwaśna, podobnie jak i wolne rodniki, kochani, ma działanie utleniające. Jednak może okazać się skuteczna we wspieraniu leczenia niektórych dolegliwości i myślę, że to będzie ciekawy temat. Gdzie możemy zastosować taką wodę kwaśną jonizowaną? Woda jonizowana ma szereg różnych zalet, które powodują między innymi, że jest rekomendowana jako środek wspierający nawadnianie się oraz do zastosowań zewnętrznych w leczeniu skóry. Warto mieć również, kochani, na uwadze, że kwaśna woda jonizowana jest rekomendowana niemal wyłącznie do użytku zewnętrznego. Okazuje się, że woda kwaśna świetnie wspiera leczenie grzybicy oraz innych infekcji skóry lub paznokci. W takich przypadkach rekomenduje się regularne płukanie zainfekowanych obszarów skóry, w tym rąk i stóp, w jonizowanej właśnie takiej wodzie kwaśnej. Jeśli chodzi o leczenie oparzeń, na przykład i kontuzji, co więcej, stwierdzono, że lekko kwaśna woda jest też bardzo skuteczna w leczeniu oparzeń. Wynika to chociażby z tego, że ona ma pH zbliżone do odczynu rany i wykazuje, kochani, działanie chłodząco-kojące, co jest bardzo znaczące. Ponadto kwaśna woda jonizowana może być stosowana do okładów kojących, stłuczenia na przykład, no i inne urazy, takie jak na przykład ukąszenie owadów chociażby. Działanie takie chłodzące i redukujące obrzęki oraz antybakteryjne powoduje również, że kwaśna woda z jonizatora to doskonały środek na zakwasy i wspieranie leczenia kontuzji u sportowców. Więc miejcie to na uwadze. No cóż, ponadto woda kwaśna jest też szeroko, powiedziałabym, stosowana w kosmetyce, bowiem woda ta tonizuje i oczyszcza skórę, a jednocześnie przy tym nie wysusza tej skóry, co przynosi rewelacyjne efekty w leczeniu na przykład trądzika. Woda o niskim pH jest, kochani, dobra także do przemywania skóry twarzy oraz pukania jamy ustnej czy też gardła, na przykład przy leczeniu chociażby anginy. Delikatnie neutralizuje w ogóle bakterie i nie podrażnia żadnych błon śluzowych, co jest bardzo dobre. Kwaśna woda
jonizowana nie tylko dla przykład dla kwiatów. Kwaśna woda jonizowana znajduje także szerokie, powiedziałabym, zastosowanie w gospodarstwie domowym. Jest bowiem bardzo dobrym środkiem czyszczącym. Stosując wodę kwaśną, można uniknąć konieczności używania drażniących na przykład i szkodliwych detergentów, a nawet gdy potrzebna jest silna dezynfekcja, również może pomóc. Zwiększony w ogóle potencjał utleniania bardzo dobrze sprawdza się jako tak zwany środek przeciwko bakteriom i roztoczom. Dlatego uważam, że woda jonizowana o niskim pH jest też dobrym środkiem do ochrony, kochani, roślin. Jak długo trzymać można na przykład i przechowywać taką kwaśną wodę? Tak myślę, że warto pamiętać, że ta woda kwaśna, utrzymując swoje właściwości, znacznie dłużej na przykład niż alkaliczna i można ją na przykład przechowywać nawet przez kilkanaście, słuchajcie, miesięcy. Większość na przykład urządzeń do wytwarzania wody jonizowanej, przeznaczonych do tak zwanego, powiedziałam, domowego użytku, ma możliwy wybór pomiędzy produkcją na przykład większej ilości wody alkalicznej lub na przykład kwaśnej. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie zapasów wody kwaśnej z wyprzedzeniem na przykład. Jonizowana woda alkaliczna jest stosowana głównie do nawadniania, powiedziałabym, organizmu. Woda o wysokim pH i dużym potencjale antyoksydacyjnym w ogóle przyspiesza oczyszczanie się oraz odkwaszanie naszego organizmu, co jest bardzo ważne i kluczowe, a picie z kolei takich dużych ilości wody alkalicznej poleca się osobom, które z uwagi na swój tryb życia są nadmiernie, powiedziałabym, narażone na stres. Jonizowana woda zasadowa wspiera również układ naczyniowo-sercowy nasz i również nasz system nerwowy. Ponadto jest także skuteczna w neutralizowaniu tzw. wodnych rodników i odkwaszaniu naszego organizmu, co jest bardzo dużym plusem dla niej, uważam osobiście. To właśnie, kochani, zakwaszanie jest jednym z największych zagrożeń, które sukcesywnie pogarsza nasz stan zdrowia, niestety. Spożywana regularnie, kochani, przetworzona żywność, kawa, słodycze i gazowane napoje oraz alkohol czy też nikotyna zaburzają równowagę kwasowo-zasadową, niestety, naszego organizmu i co za tym idzie, powodują tak zwany stres oksydacyjny. Warto dodać również, że naturalne pH w większości płynów ustrojowych i organów w ciele człowieka ma odczyn, kochani, zasadowy, a jego zaburzenie przez zakwaszenie powoduje wiele objawów chorobowych i pogorszenie naturalnych funkcji obronnych i samooczyszczających się w ogóle organizmu. Utrzymanie właściwego bilansu kwasowo-zasadowego jest kluczowe dla, powiedziałabym, poprawy pracy układu pokarmowego i przede wszystkim układu mięśniowego. No cóż, to dzięki właśnie właściwościom tym alkalicznym picie jonizowanej wody zasadowej znacznie przyspiesza, powiedziałabym, jakby tu ująć, wprowadzenie tego kwasu mlekowego wydzielanego po intensywnym jakby naszym wysiłku fizycznym, może w ten sposób. Podobnie jest też ze wszystkimi innymi kwasami i toksynami gromadzonymi w naszym, kochani, organizmie. Aby, no cóż, prawidłowo nawadniać nasz organizm, myślę, że należy pamiętać o piciu wody we właściwych porach. Przede wszystkim powinno unikać się nawadniania w trakcie posiłku i bezpośrednio po nim. W ten sposób bowiem rozcieńcza się kwas żołądkowy, co niestety niepotrzebnie utrudnia nam proces trawienia. Dobrą natomiast praktyką jest unikanie spożywania dużych ilości płynów, w tym wody alkalicznej, na 30 minut przed i do 2 godzin po posiłku. Bowiem warto pamiętać, że ta woda alkaliczna nadaje się idealnie do z kolei parzenia herbaty czy też ziół, jeżeli ktoś lubi.
Mówi się również, że pozwala w pełni cieszyć się smakiem ulubionego naparu i jest to, kochani, prawda, ponieważ ja bardzo lubię zioła i używam takiej wody i naprawdę ten smak jest znacznie, jakby to ująć, wytworniejszy, taki, no tak trochę inaczej smakuje. Wydaje mi się, że tak ciężko to określić, ale lepiej. Decydując się w ogóle na spożywanie wody alkalicznej, wytwarzanej w ogóle we własnym tak zwanym zakresie, należy pamiętać o tym, że tak przygotowana woda traci swoje właściwości niestety w okresie 24 godzin. No cóż. I warto też chronić ją przed bezpośrednimi promieniami słońca, więc dobrze mieć butelki takie zaciemnione lub w chłodnym, ciemnym miejscu ją trzymać. Wodę jonizowaną o wysokości pH, o wysokim pH, powiedziałabym, że rekomenduje się przechowywać właśnie w przezroczystych pojemnikach szklanych. Muszę jeszcze wspomnieć, kochani, o przeciwwskazaniach, bo wydaje mi się to ważne. Woda alkaliczna to, kochani, świetny sposób na nawadnianie się, ale trzeba jednak pamiętać, że nie jest to napój rekomendowany do nieograniczonego spożycia dla osób przede wszystkim starszych i dzieci do 3 roku życia. Bowiem woda alkaliczna nie nadaje się do popijania sobie leków, gdyż może mieć na przykład negatywny wpływ na ich skuteczność. Tu przypominam, i woda w ogóle zasadowa nie jest też wskazana jako napój do popijania posiłków. W przypadku na przykład dzieci i osób starszych warto zachować ostrożność, moi drodzy, w dawkowaniu jonizowanej wody zasadowej. Szczególnie w przypadku dolegliwości, kochani, związanych z niedostatecznym wydzielaniem soków trawiennych. W pozostałych przypadkach trudno jest wyobrazić sobie, żeby możliwe było przedawkowanie, szczerze mówiąc, jonizowanej wody alkalicznej. Szczególnie mając na uwadze współczesną dietę obfitującą w produkty sprzyjające zakwaszeniu organizmu naszego. Także, moi drodzy, nic ująć, nic dodać, polecam Wam serdecznie jonizowaną wodę. Różnego rodzaju jonizatory możecie kupić na eBayu, Allegro, w sklepach internetowych lub w jakichś pokrewnych sklepach. Uważam, że warto mieć taki jonizator i na temat jonizatorów, ozonatorów i etc. nakręcę osobny filmik, ponieważ jestem gaduła i w 15 minutach niestety się nie zmieszczę, więc nawet nie będę już zaczynać tematu, jeśli chodzi o jonizację i jonizatory wody. Niemniej jednak zerknijcie od czasu do czasu, na pewno pojawią się jakieś nowe filmy, w których opowiem Wam w szczególności właśnie o jonizatorach, jak się tą wodę jonizuje, o ozonatorach, będziecie mogli zdecydować, co dla Was jest lepsze, czy jonizator, czy ozonator, a zapewniam, że jest to różnica. No cóż, kochani, myślę, że dobrze wiedzieć dużo na temat wody, ponieważ woda to życie. Pijmy, kochani, zdrową wodę w szklanych butelkach przede wszystkim, nie pijmy plastikowych butelkach. Nakręciłam osobny filmik, posłuchajcie, dlaczego tak jest. No i cóż, dużo zdrówka, radości, uśmiechu Wam życzę i do usłyszonka w następnym nagraniu. Pa, pa, cześć, kochani.